Witam serdecznie. Jestem w nowym miejscu, w pięknej scenerii, w naturze. Przyszedłem tutaj, żeby zrobić nagranie i mówić o konkretnych tematach, ale w obliczu tego miejsca mam ochotę po prostu tylko milczeć. Ale może to się zmieni. Natura jest po prostu doskonała. Natura swoim pięknem i doskonałością uczy nas dostrzegać doskonałość wszędzie. Ja przynajmniej tak mam. Wyraźnie czuję, że tutaj wszystko jest doskonałe. Takie, jakie jest. Jest tylko zachwyt. Jest tylko podziw. Jesień zmienia się w zimę. Zima zmienia się w wiosnę. Każdy dzień jest inny. Każdy dzień jest piękny, zachwycający, o każdej porze. Wyczuwamy doskonałość, o każdej porze, w każdym momencie, w każdej chwili. Zawsze, teraz. Wszystko, co jest, jest doskonałe. Cywilizacja również jest doskonała. Taka, jaka jest, w tym momencie, w tej chwili. Wszystkie jej składniki są doskonałe, takie jakie są w tej chwili. I ty jesteś doskonały, i ja jestem doskonały. Tacy, jacy jesteśmy doskonali. Owszem, czasami zapominamy o tym, że jesteśmy doskonali. I tylko wtedy, przez moment, cierpimy. Skoro wszystko jest doskonałe, takie jakie jest, to dlaczego mielibyśmy cokolwiek zmieniać? Dlaczego mielibyśmy zmieniać cywilizację? Przecież jest doskonała, taka jaką jest. To prawda, ale zawsze może być coś jeszcze bardziej doskonałe. Zawsze możemy doświadczać jeszcze więcej spokoju, harmonii, szczęścia. Bo do tego jesteśmy stworzeni. To jest naszą naturą. Spokój, harmonia, szczęście. Tego chcemy, tego pragniemy. Każdy z nas. Więc jeżeli mamy możliwość tworzenia, to w naturalny sposób wykorzystujemy tę naszą twórczość do tego, by jeszcze bardziej doświadczać spokoju, harmonii i szczęścia. By pokazywać to również innym, że to jest możliwe. Kocham ten świat takim, jakim jest, więc pozwalam, aby wydarzyło się wszystko to, co może się wydarzyć. Absolutnie wszystko. Kocham Ciebie, więc pozwalam Ci odejść. Pozwalam Ci umrzeć. Pozwalam Ci na wszystko, cokolwiek chcesz zrobić. Pozwalam Ci na wszystko, cokolwiek chcesz zrobić z sobą. Bo Twoje ciało, Twój umysł należy do Ciebie. Rób co chcesz. Jesteś wolna, jesteś wolny.
To samo dotyczy całego świata, całej rzeczywistości. Przyjmuję i akceptuję wszystko, co się teraz wydarza, co teraz jest, co dopiero nastąpi. Przeszłość była najlepszą możliwą przeszłością, jaka mogła zaistnieć, ponieważ się wydarzyła, ponieważ tak wiele mnie nauczyła. I każdego z nas uczy i uczyła. Dlatego jest zawsze najlepsza.